jest Sołdek. Pamiętacie, jak ostatnio żeśmy tutaj byli? Czyli robiliśmy takiego szybkiego miksa z Gdańska, to nie było Sołdka, bo był malowany, wypieszczany, polerowany i Sołdek jest. Duma naszych stoczniowców. Pierwszy statek powojennie wybudowany, to naprawdę był powód do dumy. Jest Sołdek, jesteśmy w Gdańsku i robimy dalszy ciąg naszych dokrętek. No i jesteśmy, moi drodzy, na Długim Targu, zobaczcie. To jest dopiero miejsce. Wróciłem do korzeni. Urodzony w Gdańsku. Piękne miejsce, które ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, kiedy pojęcie turystyka jeszcze nie było takim pojęciem tak wielkim jak teraz. Teraz to jest zupełnie absolutnie turystyczne miasto, dużo się zmieniło, dużo się dzieje. O, chyba scenę budują już teraz, spójrzcie. Podobno to jest scena już budowana na finał, albo rozbierają po nowym roku, chyba budowana na finał. Długi Targ, czyli najpiękniejsze miejsce w Gdańsku, także tutaj będzie grała orkiestra. Pamiętam, jak zaczęliśmy latać po Polsce, to pierwszy finał odbył się w Helu 4 lata temu, latający, i pierwszym przystankiem po Helu właśnie był Gdańsk. Wpadliśmy tutaj do Gdańska, tutaj, o, gdzieś tutaj stałem, krzyczałem, a potem mieliśmy na styk autobus, który nas zawoził do, zawiózł na lotnisko i stamtąd lecieliśmy do Wrocławia. Pięknie, jest tak pięknie, Gdańsk jest po prostu wciągający zapachem, atmosferą i wszystkim, co tu jest. Bardzo miło. Ale uwaga! Nie ma Neptuna. Kwestia będzie bardzo krótka tak naprawdę. Czyli ja przychodzę, mówi, że to jest miasto, to jest moje miasto rodziny. Jak chcecie, poczekaj, zobaczmy, co tu jest ładniej. Ta jest ładniejsza z tego. No nie, no co wy opowiadacie? To jest... To jest Gdańsk, tak, tutaj, no tylko, absolutnie. Że nie ma Neptuna w tej chwili. Tam jest Neptun zakryty na niebiesko, także tam tak, jest... Tak, jest sprawę Neptuna wreszcie poruszyć. Tak nie może być, żeby Gdańsk bez Neptuna. Dobra, maskowanego to. No wiem. Dobra, zrobimy to naprawdę... Serwis. Nie ma jak serwisant na planie. Andrzej, jak się czujesz? Mam bardzo poważne zadanie do wykonania, proszę mi nie przeszkadzać. Zestresowany chłopak jest. Możemy... Odbierz. Akcja. Gdańsk to moje miasto rodzinne. Także tutaj od 20 lat gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pozdrawiam ulicę Kartuską i pędzę do Zakopanego. I to jest najlepsza akcja. Pilnuj to radio, żeby... Tak, ja już rozmawiałem z nimi, zaraz będą dzwonić. Dobra. Najpierw są dwa pytania dla wiadomości, dobra? Dobra. Ani oczy się, bo... Ile mniej więcej my potrzebujemy, bo zaraz mam znowu jedynkę na żywo. Trzy pytania, dobra? Trzy. Dobra. To tak myśl o tej jedynce. Jakby pierwsze pytanie, jak to się zaczęło? I nie, pierwsze pytanie, imię, drugie nazwisko, kiedy finał? Okej, okay, damy radę. Gramy 20 lat, ponieważ Polacy potrafią to robić. To my sobie sami momentami wmawiamy, że jesteśmy może trochę takim narodem kłótliwym, nieudacznym. A właśnie orkiestra pokazuje, że przez 20 lat możemy robić rzeczy niezwykłe, wspaniałe. Ale to także dzięki temu, że my mówimy ludzkim językiem, każdy wie, o czym mówimy. I orkiestra jest dotykalna, więc przez te 20 lat każdy widzi, gdzie ona istnieje. Istnieje w szpitalach, istnieje na oddziałach noworodkowych, istnieje w postaci wpisu do książeczek zdrowia, istnieje, kiedy uczymy dzieci pierwszej pomocy. Po prostu orkiestra dotarła do wszystkich. To jest najlepszy taki sprawdzian tego, że gramy i dzięki temu ludzie po raz kolejny z roku na rok są razem z nami. Moje całe dzieciństwo to jest ta ulica, ulica Piwna, gdzie mieszkała ciocia Rosińska, do której chodziliśmy bardzo często, a zwłaszcza na sobotnie wizyty i niedzielne obiady. Ciocia Rosińska przekochana ze swoimi córkami, czyli Ulą i Grażyną, z wujkiem Zygmuntem. Jak macie moją książkę Wodospad Rzeka, to tam jest Skoda Octavia. Wujek w latach 60. był właścicielem Skody Octavii. Przepięknego samochodziku, bo miał wtedy naprawdę duszę, bo był to samochód niezaprojektowany jak wszystkie samochody. Jak zdejmiecie ozdoby, to nawet nie wiadomo, co to za samochód, tylko był indywidualny. Skoda biała Octavia, także była w wersji kabrioletu. Wujek miał porządną Skodę Octavię z dachem. Był bardzo znanym adwokatem gdańskim i ulica Piwna zawsze brzmiała tym, co się tutaj dzieje. A więc przepięknymi dzwonami, które dochodziły tutaj z ratusza. Tu jest cały hymn, one wszystkie grają na różne dźwięki. Takim szmerem ulicznym. A ulica Piwna z drugiej strony wychodziła z okien mojej cioci. Wychodziła na piwiarnię, winiarnię.
i tam bardzo często młodzi ludzie, którzy kończyli szkołę średnią czy chociażby studia, to tam właśnie potem szli na wino i te odgłosy wieczorne niosły się takim echem miasta, echem ulicy, echem odbijanych od domów, zresztą najpiękniejszych domów, bo to jest miasto hanseatyckie, więc mające swoją bardzo bogatą, przepiękną architekturę. Na szczęście budynki mają swój wizerunek taki sam przez lata. Jestem człowiekiem, który walczy w duszy przeciwko wszelkim banerom, chociaż nasz baner wielki na Placu Kultury też wisi. Ale chciałbym zachować to wszystko w takich naturalnych kolorach, tak jak to powstało, kiedy Gdańsk został odbudowany, kiedy Gdańsk został podniesiony do takiego stanu, jakim jest dzisiaj. Przepiękny, długi targ, który tutaj wychodzi na Motławę, który stąd wychodzi na przepiękne nowe miejsce, które za moich czasów, uwaga, naprawdę, Motława pachniała palonymi wielkimi belkami, smołowanymi. To był zapach, który się tutaj odbijał, bo to było takie bardzo żywe. To już nie jak dzisiaj miasto turystyczne, tylko kiedyś naprawdę było to miejsce, w którym to wszystko się działo na naszych oczach. Kocham Gdańsk i bardzo się cieszę, że nawet w dźwiękach tej przedziwnej trąbki grającej chyba kolędy pędzimy teraz do Zakopanego. Mamy do przejechania całą Polskę, czy tak jak mówimy, gramy od morza do Tatr.